Karol Celiński, zwycięski na ACA 109. Trylogia należy do ciebie. Czy uważasz, że to była twoja najlepsza walka z tych trzech? No nie, może nie najlepsza, ale na pewno najważniejsza. Taka, jeżeli dla mnie, chodzi o dla mnie, nie typowo sportowo, a ambicjonalnie. To była dla mnie najważniejsza. A tak fizycznie ile cię to kosztowało? Bo widać no, na czole na przykład dużo ran. Raczej fizycznie. No wiecie, no kurde, to tak ciężko jest, ale jeszcze wykrzeszam z siebie wszystko, ale no kurde, no tak jakbym, może trochę jeszcze jedna runda była, jakby tak trochę przycisnął, to może bym tam gdzieś kurde musiał więcej przyjąć, ale tak to jest okej. Okay. W trzeciej rundzie bardzo dobrze uruchomiłeś te uderzenie takie sierpowe na korpus. No miałem na samego początku, ale to kurde, ja jestem taki kurde, bardzo powoli się rozkręcam. Na sparingach to dopiero w trzeciej rundzie i w czwartej, także kurde, to wszystko taki jestem... Bardzo powolny, kurde, bezkontaktowy. Czy w tej walce Barnard się w którejś płaszczyźnie zmienił, czy jakby wychodziłeś cały czas do tego samego zawodnika, który się za dużo nie zmienił? No zaskoczył mnie z tym obaleniem, bo też poszedłem tak nonszalansko jakimś mykwistem, nie wiem po co, ale chciałem go zaskoczyć. I tak, ale wstałem szybko, elegancko, fajnie i to też fajnie, że udało mi się, kurde, też pokazać, że w parterze tam też nie jestem jakimś tam ułomny. Teraz powiedz, jak to było? Byłeś faktycznie wczoraj po ważeniu przed walką zestresowany, czy tego stresu nie było? Nie, to było zupełnie inny stres. To był taki stres, kurde, nie miałem tak nigdy. To było takie, kurde, takie jakby, nie wiem jak to powiedzieć, no bardzo dziwne uczucie. Takie byłem, że czułem do niego złość i tak mówię, kurde, a jak mu się uda, że gdzieś mnie znowu trafi, gdzieś padnę, no to było takie, kurde... No w tyle głowy się działo, jednak z nim, nie z kim innym, ale z nim, nie, także kurde, no, ale przewalczyłem, sam siedziałem w pokoju i te ostatnie godziny i poukładałem sobie wszystko. Ruszył do walki niczym Masvidal, ale nie udało się. No właśnie, chciałem zaskoczyć, dlatego że widział, że powoli się rozkręcam, ale mam zamiar na tym pracować, znaczy, no nie wiem, ale będę miał zamiar popracować. Miałeś obciążenie, bo poprzedni Polacy, którzy występowali dzisiaj na gali, przegrali przed tobą i to też jakaś odpowiedzialność była? Jak jeszcze to miałbym sobie narzucać, no to w tej walce to już bym całkiem zwariował. Jak jeszcze miałbym patrzeć, kurde, że jeszcze dołować się tym, że Polacy przegrali. Ale widziałeś to? No nie widziałem, bo już rozgrzewałem się akurat i siedziałem w pokoju. Ale no nie ten, no szkoda, że, ale no jeszcze młodzi zawodnicy to będą jeszcze wszystko przed nim. Jakie uczucia były przy werdykcie? Czy byłeś, czego się spodziewałeś, że co usłyszysz? Ocenił, no na pewno... Bo Luch już miał ręce w górze praktycznie. Tak, no to on zawsze ma ręce w górze, on tam taki angielski jest. No wiedziałem, że dwie rundy na moje są, no bo to trochę jednak siedzę w tym MMA i wiem, że nawet nie widziałem walki, ale te dwie rundy na pewno moje. Zwycięstwo dla ciebie bardzo ważne, jak będziesz je świętował, triumfował? No kurde, wujek mi umarł, który był dla mnie bardzo bliski, taki ze Szwecji. I 3 dni temu się dowiedziałem, że zmarł. I to tak wiadomo, no. To takie było ciężkie dla mnie, nie? Kiedy chcesz wrócić? W tym roku jeszcze się uda? No nie puśćcie mnie, muszę odpocząć. Kurde, miałem kończyć, kurde, ale. Widzicie, no to było tak, kurde. No jak po zwycięstwie? No ale wiecie o co chodzi, no to już dużo mnie to kosztuje, no, naprawdę. Ja nie mam życia, no, tylko praktycznie cały czas tylko odpoczywam i trenuję. A co powiedziałbyś tym, którzy w ciebie nie wierzyli? No, mam 40 lat, nie? I dużo ludzi mnie skreślało, ale to fajnie, motywujące to było, ale teraz niestety muszę cofnąć to. Bo jak będą w moim wieku, to chciałbym, żeby tak się ruszali i tak walczyli. Masz kogoś na myśli szczególnie? Nie, pana Turskiego. Żartuję, nie, przesadzam się, żartuję. A do dzisiaj go dopadniesz jutro? Nie, już powiedziałem i będzie wiedział. Nie chcę do tego wracać, nie zapomnę. Dziękujemy, gratulacje. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich.